Wybitny francuski fotograf Bresson określił fotografię jako spotkanie chwili i geometrii. Słowa te zdają się również doskonale charakteryzować twórczość Marcina Ryczka, fotografa, którego prace mogą Państwo obecnie oglądać na wystawie czasowej w Muzeum Śląskim w Katowicach. W swych minimalistycznych obrazach łączy on tradycję fotografii artystycznej o wysublimowanej estetyce i precyzyjnej organizacji form z fotografią reportażową opartą na koncepcji decydującego momentu. Ryczek, wychodząc z pozycji uważnego obserwatora, rejestruje wycinki rzeczywistości o znaczeniu symbolicznym. Tytułowa harmonia, która, jak sam autor stwierdza, odnosi się zarówno do formy, treści, jak i procesu twórczego, przypomina także o roli sztuki jako inspiracji do osiągania wewnętrznej równowagi. Muzeum Śląskie w Katowicach od 2014 roku posiada w swoich zbiorach najbardziej znaną i nagradzaną wielokrotnie w międzynarodowych konkursach fotografię Człowiek karmiący łabędzie. Fotografia ta stała się przyczynkiem do pokazania w szerszej perspektywie twórczości fotografa. Ekspozycję uzupełnia projekcja wideo, na której zobaczymy ujęcia wykonane w czasie podróży autora po krajach Dalekiego Wschodu, które nawiązują do koncepcji żywiołów. Czym jest harmonia? Jak ją osiągnąć? Gdzie jej szukać? Na te pytania odpowiedzi szukał także Marcin Ryczek, którego fotografie mogą zobaczyć Państwo na tej wystawie. Swoje prace porównuje do procesu medytacji, do zgłębiania swojej osoby, a także otaczającego go świata. Pracę nad dziełem dzieli na dwa procesy, na dostrzeganie i oczekiwanie. Stara się uchwycić w swoich pracach to, co nieoczywiste i niewidzialne gołym okiem. Większość fotografii Marcina Ryczka ukazuje harmonię, lecz by szerzej opowiedzieć o tym zjawisku, uchwycił on także moment dysharmonii. Zdjęcie wykonane na greckiej wyspie Santorini ukazuje turystów, którzy uwieczniają zachód słońca na selfie, zamiast podziwiać jego piękno w naturze. Wśród barwnych fotografii Marcina Ryczka na wystawie możemy odnaleźć jego pierwsze minimalistyczne zdjęcie. Fotografia The United States of India ukazuje Sadhu, hinduskiego wędrowca ascetę, który siedzi na dwukolorowych schodach, przypominających flagę Stanów Zjednoczonych. To metaforyczne, korespondencyjne zderzenie dwóch różnorodnych światów pozwala nam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie nieróżnorodność jest podstawą ogólnej harmonii. W ostatniej części ekspozycji znajdują się również drewniane tabliczki wywodzące się z kultury Dalekiego Wschodu. Część z nich przyjechała do nas z Tajwanu, gdzie wystawa prezentowana była w 2018 roku. Część dedykowana jest wystawie w Muzeum Śląskim i przedstawia ono fasadę jednego z pokopalnianych budynków, które znajdują się w muzealnym kompleksie. Zapraszamy serdecznie, by podzielić się swoją refleksją, czym dla Państwa jest harmonia i zapisać je na owych drewnianych tabliczkach. Wystawa powstała przy współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a fotografie, które mogą Państwo oglądać na wystawie, pochodzą ze zbiorów Muzeum KUL. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy, która jest otwarta do 14 marca 2021 roku.